Co roku organizowany jest powiatowy festiwal kolęd i pastorałek. Gospodarzem tegorocznej imprezy, która odbyła się 15 stycznia, było Gminne Gimnazjum imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie. Patronat nad przeglądem objęli dyrektor szkoły Wojciech Strzeszewski oraz starosta ostrowski Zbigniew Kamiński. Festiwal zgromadził wielu zdolnych i utalentowanych młodych muzyków. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział łącznie aż 266 wykonawców, w tym 31 solistów i 18 zespołów, reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu ostrowskiego. Oceniało ich jury w składzie ksiądz Kazimierz Ostrowski jako przewodniczący oraz Mariusz Prusiński i ksiądz Adam Izbicki. Byś był godzien, żeby Bóg chciał wreszcie tu się rodzić co dzień. Niech cię niesie myśl strzelista jak ten goty. Niech się w ludziach jarzą serca jak najloty. Niech niesie cię blade światło w nocnych drogach. Białe światło. Powiem to, cieni Boga.
Babuś jego nad syneczka czuwa snem. Obok Marii Józef Święty, utrudzony długim dniem. Cicho, cicho pastuszkowie, na paluszkach wejdźcie tu. Na skrzypeczkach, na fujarce ci. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja konkursowa wyłoniła najlepszych. Spośród solistów w kategorii szkół podstawowych pierwszym miejscem nagrodzono Amelię Andryszczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Najlepszym zespołem wokalnym okazał się chór szkolny z Ostrowskiej Jedynki. W kategorii gimnazjów zwyciężyła Karolina Czarkowska z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Najwyższe wyróżnienie wśród zespołów otrzymała Iskra z Andrzejewa. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych miejsce pierwsze przyznano Natalii Artych z Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. Wyróżnienie powędrowało do zespołu wokalnego Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Wyróżnieni soliści i zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów festiwalu.